Cześć, witajcie. Kolejne nagranie, kolejne wyzwanie. Jak widzicie, tutaj za mną ten galimatias z różnych zawodów. Tutaj co innego, na dole co innego. Tutaj jakieś znowu inne półki. Chcę się tego pozbyć i chciałbym też trochę wprowadzić więcej organizacji do warsztatu, czyli zmieniamy całą tą ścianę. Natomiast w dzisiejszym odcinku zrobimy zabudowę tego narożnika, czyli to miejsce, które tutaj jest, plus ta część. Czyli to wszystko dzisiaj wyleci stąd. Mam tutaj pełno różnych gadżetów. Jak widzicie, chemia. To muszę wszystko popakować, zabrać stąd i zdemontować te wszystkie zabudowy. Jak już niejednokrotnie mówiłem, mam krzywą podłogę. Tutaj będą regały sosnowe. Te regały, nie mogę ich postawić bezpośrednio na podłodze, ponieważ no, podłoga jest zbyt krzywa, dlatego, nie wiem czy to widzicie, są takie podkłady zrobione i prawdopodobnie będę musiał zrobić je na nowo, na całości, na całej tej elce, ponieważ no, chciałbym, żeby te regały dolegały do ściany, a nie żeby mi tutaj odchodziły i jeszcze, nie daj Boże, się przewróciły. Mam przed sobą takie klejonki. Ja doszedłem do wniosku, że tutaj z tego miękkiego drewna, z sosny, nie będę robił tych klejonek. Nadarzyła się okazja, kupiłem gotowe, super wykończone wszystko. One były zapakowane w folii, dlatego tutaj muszę się spieszyć, żeby je połączyć, zrobić te regały, ponieważ jeżeli zostawiłbym to na dłużej, tutaj mogą się różne rzeczy dziać. Całość ma 2,40, skracam to na 2 metry. Ponieważ chciałbym, żeby regał nie był do samego sufitu, tak jak miałem wcześniej, ponieważ ta półka jakby ostatnia u góry, czyli ta, która będzie zamykała regały, ona będzie robiła też jako półka. Jeżeli dałbym to do samego sufitu, no to tego miejsca już nie wykorzystam. Także tak sobie to zaplanowałem, że wykorzystam też to miejsce. Przycinam to teraz, mam już wszystko ustawione. Mam cztery takie formatki. Zostaną mi takie resztki po 40 cm. Nie wiem, zobaczymy, może do czegoś wykorzystam też przy tych regałach, może jakieś wsporniki do półek, tam gdzie będzie coś cięższego. Reszta, to za kamerą akurat stoją półki, które nie będą przycinane z długości, one mają 800 mm, także takie zostawiam i tak jest to też zaplanowane. Projektu nie mam, robię wszystko z głowy. Wykorzystuję po prostu maksymalnie miejsce, które mam. Tam muszę też zwrócić uwagę na to, żeby ominąć gniazdko, żeby zrobić, ponieważ mam cztery takie formatki, ale tak naprawdę potrzebowałbym 5, ale żeby zaoszczędzić, zrobię z jedną przedtę na pół i zrobię taki narożnik wypełniony. Tyle, że będę miał trochę roboty, bo będę musiał w tych półkach, w kilku półkach zrobić takie wpusty, w ręgi na tą płytę, ale to zobaczycie, nie będę wam tego tłumaczył teraz. Dobra, odpalam odciąg i docinam te cztery formatki. Mam tu oczywiście bałagan wszędzie, tutaj jakaś szafa stoi, nawet nie mam się jak gdzie tutaj dostać. Muszę to odłożyć, żeby odciąg włączyć. Na razie jest wszędzie pełno wszystkiego, ale za chwilę się to zmieni. Ok, frezarkę mam wszystko, mam szablon ustawiony. Niestety nie mam drugiej szyny tej z otworami specjalnie do tego systemu odwiertów. No i będę musiał tutaj trochę kombinować, ale myślę, że sobie poradzę. To jest tylko kilka formatek, także nie ma tutaj problemu, żeby to zrobić. Nawet z jedną szyną. Ja tutaj będę robił otwory teraz nieprzelotowe. I zrobię ich cały rząd, co 32 mm. Idealnie. Ok. Przesuwam szablon. Jeszcze jakoś muszę zamienić teraz szyny.
prawdopodobnie, albo wezmę jeszcze jedną szynę, zobaczę i odwracam to w drugą stronę. No i mam nadzieję, że mi to wyjdzie tak, jak bym chciał. Otwory mam powiercone, czyli te nieprzelotowe, przelotowe. Tam, jak widzicie, są jeszcze te dwie takie wąskie, to będzie w narożniku. Następna to jest przelotowe i ostatnia. Ta jest pierwsza tutaj z tej strony, czyli tu są otwory nieprzelotowe. Połączę to na domino. Być może, że jeszcze to skręcę. Domino tylko do pozycjonowania i trochę do wzmocnienia. Także lecimy standardowo z połączeniami niewidocznymi. Teraz co mi pozostało, sprawdzić na jakiej wysokości jest gniazdko i w tym miejscu zrobić półkę i to będzie półka przykręcona i złożona też na domino, żeby nie było jakichś nieporozumień, chociaż też się zastanawiam, czy być może mógłbym to skręcić później. Dobre pytanie, ale na wszelki wypadek to sprawdzę. OK, to mam powiercone. Teraz pozostaje mi jeszcze powiercić półki, te właśnie pomiędzy, czyli góra, pomiędzy i dół. I zrobić wycięcia. Na razie sobie to zostawię, bo to zrobię na końcu i wycięcia w półkach na to. Kolejną sprawą będzie wybranie tutaj narożnika z obu stron, czyli teraz sobie zdjąłem 140 mm z tych wąskich elementów i przenoszę je tutaj. To będę musiał wyciąć, będzie trochę zabawy z tym. Muszę to zrobić analogicznie w trzech elementach, czyli góra, środek i dół. I grubość 18, tu znowu coś innego potrzeba, grubość 18, tak jak jest ta formatka. Jedyne co, będę musiał o 18 mm jedną z tych desek wąskich zwęzić, ponieważ tu chciałbym, żeby był ten sam wymiar, natomiast jedną dam całą na 140 mm, drugą o 18 mniej. I to będzie mój narożnik, który będzie trzymał tutaj półki też, ale to zaraz do tego przejdziemy. Wydaje mi się, że to przytnę na taśmówce. Chyba będzie to najszybciej, jak się do niej dostanę. Ustawię sobie tylko dystansę i to jest ciach, ciach i po temacie. Przygotowałem sobie wszystko, wydaje mi się już praktycznie wszystko do montażu. Postanowiłem jeszcze jednak skręcić to na wkręty, ponieważ ta zabudowa będzie dosyć duża i będzie przynosiła spore obciążenia. Także dam jeszcze po dwa wkręty oprócz domino i kleju. W ogóle zastanawiałem się, czy to kleić. W przyszłości może będę chciał to rozebrać, ale wydaje mi się, że to skleję.
Okej. Okay. Mam złożone to, składam resztę i spotykamy się już, jak będzie konstrukcja do zamontowania na ścianie. Kolejny dzień, kolejne wyzwania. Jak widzieliście, przyciąłem tą deskę na tą szerokość tutaj tego wpustu, ponieważ ona jest, żeby z zewnątrz wyglądało to na taki sam wymiar, czyli ta, żeby miała taki sam wymiar i ta, musi być jedna zwężona o grubość jednej deski, jeżeli to ma jakiś sens. Dobra. Tutaj dam po prostu wkręty i klej. Tylko jedną rzecz jeszcze zrobię, zanim to tam zainstaluję. Nawiercę otwory po głębie. To była najprostsza rzecz, którą miałem tu do zrobienia. Bo teraz muszę to jakoś położyć, postawić, żeby skręcić to z resztą. Oczywiście gumkę dopiero dzisiaj znalazłem. Mogłem to wszystko usunąć wcześniej, te wszystkie ślady ołówków. No ale niestety. Muszę zrobić, ogarnąć tutaj trochę miejsca i jakoś następną część złożyć.
po trzech dniach walki z tym całym systemem tutaj czas na podsumowanie. Jak widzicie, moje regały są ustawione. Na razie te półki tak ustawiłem, żeby pochować te wszystkie rzeczy, poustawiać jakoś no, w miarę podręcznie. Być może, że to jeszcze zmienię, dlatego zrobiłem tutaj systemy nawiertów, otworów, żeby móc zmieniać te półki. Oczywiście materiału mi zabrakło, czyli półek dolnych tutaj już nie dorobiłem. Będę musiał to dorobić trochę później. Co jeszcze? No trochę tutaj miejsca już mi brakuje, ale powiem Wam tak. Jak widzicie, tutaj też ustawiłem szafki Festoola. Zmieniłem tamte na nowe. I pomimo tego, że pojawiło się tutaj o wiele więcej sprzętu, o wiele więcej rzeczy tutaj jest przeniesionych, jest o wiele więcej miejsca. Z tej powierzchni między strugnicą a tymi szafkami Festoola zaoszczędziłem około 15 cm na całej tej długości, co dało mi też tutaj dosyć dużą przestrzeń w tej chwili na odciąg ten work center. No i teraz będę mógł się mobilnie, normalnie poruszać, nie przyciskać. Jeżeli chodzi o tą zabudowę, tak wracając, powiem tak, materiał, tutaj dałem ciała trochę, nie sprawdziłem, ponieważ kupiłem ten materiał, te formatki jako 30-centymetrowe, jeżeli chodzi o szerokość. Okazało się, że każda z tych formatek miała inny wymiar, nie sprawdziłem tego. No i niestety wyszło to później przy całym montażu. Nie był to jakiś tam duży problem, ponieważ łączyłem to na domino, na te połączenia ciasno-luźne. I mogłem sobie regulować te połączenia stałe, czyli ta góra, już nie pamiętam, chyba ta półka i dół są połączone na stałe, te są ruchome półki. I tutaj wyszło coś takiego, że tutaj zlicowałem u góry, natomiast z tyłu wyszły różnice. Wyszły różnice po 2-3 mm. Okazało się, że no niestety ten materiał nie jest równy. Był on kupowany w kilku sklepach, może dlatego, ale nie wiem, nie rozumiem, bo jest ta sama firma. No ale mniejsza o to. W każdym razie wszystko jest już poustawiane, już mam tu porządek. Walczyłem trochę z kurzem. Przez 3 dni nałykałem się tyle kurzu, że masakra, ile tutaj było w ogóle w tych zakamarkach właśnie nieużywanych, gdzie ciągle coś tam dokładałem, jakieś kartony albo coś wrzucałem, wyciągałem. Teraz wszystko ma tu swoje już miejsce. Trochę brakuje mi jednego miejsca, które miałem i tutaj, i z drugiej strony, czyli takie miejsce, które było wolne między szafkami do ściany, ponieważ mam taki wózek Festoola na sustainery, kiedy zabieram do pracy. No i teraz nie mogę nic tutaj postawić. Papier, nie wiem, czy tu widzicie, pewnie nie. Papier taki na rolce też chciałbym, żeby był przy ścianie, no ale już mi tego miejsca zabrakło. Słuchajcie, to tyle. No tutaj więcej nic nie dodam. Nawalczyłem się. Tutaj, aha, bo jeszcze tu zmieniłem tą ścianę, czyli zdjąłem wszystko, wyrzuciłem wszystko, wyczyściłem, odpyliłem, odkurzyłem i położyłem panele podłogowe, żeby trochę ta ściana była bardziej stabilna i mocna, ponieważ tutaj w momencie, kiedy coś pracowałem nad czymś, nie wiem, czy stukałem, czy coś, to drgania powodowały, że z tych wszystkich moich czy gwoździ, czy tam wkrętów, te na przykład piły spadały albo coś takiego, ponieważ ta ściana była bardzo, no ta, z tych paneli, one nie wiem ile mają, 12 mm i to się za dobrze nie trzyma wszystko. Także to też zmieniłem, nadało to też takiego bardziej spokojnego wizerunku, trochę estetyki. Takie same regały jak tutaj będą po drugiej stronie. Po drugiej stronie wykorzystałem na razie te szafki festoolowe, które tu były. Po prostu je odwróciłem, zrobiłem jako półki, takie regały i te szafki, nie wiem czy pamiętacie, tutaj wisiały dwie takie, taki regał przecięty na pół. To postawiłem po drugiej stronie, tam też załadowałem już dużo towaru i w tamtej części, tam to zlikwiduję wszystko i zrobię takie same regały jak tutaj. Natomiast w tej chwili już nie mam czasu na to i muszę poczekać na materiał, aż się pojawi w sklepie. Dzięki temu, że zakupiłem ten materiał sosnowy, zaoszczędziłem jakieś co najmniej 2 dni pracy, jeżeli chodzi o samo zrobienie klejonek i tak dalej. 2 dni pracy, mnóstwo użycia maszyn, cięcie, szlifowanie, struganie i tak dalej. To uważam, że byłby bez sens, gdyby miał tracić czas na to, na wykonanie tego. Koszt tego nie był aż tak duży, żeby musiałbym to samemu robić.
Oczywiście, jeżeli miałbym czas, miałbym materiał, to mógłbym to zrobić i sobie no, przygotować takie formatki. Jeżeli chodzi o dół, tutaj na dole dałem, właściwie przerobiłem trochę tą taką bazę, żeby wyrównać podłogę z tamtych poprzednich szafek. Przedłużyłem je, ponieważ ta sama zabudowa Festoola ma 5 metrów i no wyrównałem to po prostu tą podłogę tymi, nie wiem, no może jeszcze tam będę musiał coś zrobić, żeby zakryć, zamaskować tą belkę na dole. Natomiast to jest szczegół, naprawdę detal. Cieszę się, że mam tu w końcu porządek, bo już tutaj na górze, na tych szafkach starych, już mi się nic nie mieściło. Wszystko mi spadało na dół. Jak chciałem coś znaleźć, to masakra. No nie wiedziałem, gdzie co jest już. A już nie wspomnę o tym, żeby coś odłożyć. Starałem się tutaj to wszystko tak podzielić. Na przykład kleje, oleje, jakieś wkręty meblarskie, czy jakieś inne. Tutaj Dremel, jakieś tam takie kartony, jakieś rzeczy, które powiedzmy czasami do nich sięgam, ale bardzo rzadko. Bejce, tormek, tu znowu jakieś kartony, tutaj dłutownica Festoola, też nigdy nie miałem miejsca, gdzie ją postawić. Tam ta szlifierka chińska. No właśnie, tutaj dotarł do mnie Rustofix trochę za późno, ale będzie dużo projektów z nim. Tam jest ta chińska. I powiem wam taka ciekawostka, ta chińska, nie wiem czy, nie wiem, jeszcze pokażę dla tych, którzy nie widzieli, ta chińska szczotkarka, ona się rewelacyjnie sprawdziła w jednej rzeczy, o czym nawet nie pomyślałem, dopiero w momencie, kiedy potrzebowałem takiego urządzenia i przypomniało mi się, że mam, do czyszczenia desek świeżych, powiedzmy, no nie świeżych, ale z suszarni, czyli do obróbki, do klejenia, jak przygotowuję klejonki, do wstępnego wyczyszczenia z piasku i tak dalej. Rewelacja. Dobra, to pójdzie tutaj. Co tu jeszcze mógłbym wam powiedzieć? Tu mi się podoba ta część, czyli wykorzystana w pełni ten narożnik. To jest zawsze problem, jeżeli robimy regały na przykład kupne, no to wstawiamy jeden regał, wstawiamy drugi i ten narożnik, no co z nim zrobić? Albo mamy taki schowek z tyłu, albo stawiamy regały do siebie tym narożnikiem i wtedy nie wykorzystamy tego miejsca. Także ja tutaj postanowiłem połączyć te półki w taki sposób, żeby cały ten narożnik wykorzystać i jest o wiele więcej miejsca przez to do użycia takiego normalnego, nie jakiegoś tam sięgania gdzieś za inne rzeczy. Tutaj jest użyty 300 mm szerokości materiał, te klejonki, z tego względu, że jeżeli on to byłoby większe, bo na przykład mogłoby być około 100 mm, tak jak te szafki mają, to po prostu za dużo rzeczy tutaj by było. Za dużo rzeczy musiałbym sięgać gdzieś tam głęboko i wolałem je zrobić trochę płytsze, żeby nie naładować tam tyle rzeczy, żebym później miał problem, żeby coś znaleźć. Znaleźć czy wyciągnąć, no nawet jak wiem, gdzie co jest. Trochę rzeczy się pozmieniało, trochę też na tej ścianie pozmieniałem, także muszę się jakby na nowo nauczyć, gdzie co jest, bo trochę się zaczynam gubić, jak coś szybko mam gdzieś znaleźć, bo pamiętam to, jak to było wcześniej, ale wydaje mi się, że to jest kwestia kilku tygodni i wszystko będę miał opanowane z zamkniętymi oczami i tak jak wcześniej będę mógł znaleźć. Słuchajcie, to wszystko. Na dzisiaj dzięki za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie o jednej rzeczy, bardzo ważnej, odwiedzin pasjonatów Dechę na Facebooku grupę, zapisujcie się do grupy, subskrybujcie kanał Pasjonaci w Dechę i oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału Snekery Robert i innych naszych kanałów właśnie w grupie Pasjonaci w Dechę, czyli Kępo Marzeń, Meble Twojego Pomysłu, kanał Wiór, Stolarnia od Zera. I to wszystko. Słuchajcie, do zobaczenia. Cześć.